A teraz, szanowni państwo, porozmawiamy sobie o narządzie wzroku, bo jest bardzo ważny, ale również czyhają na ten narząd różne niebezpieczeństwa. A dzisiaj tematem przewodnim będzie zaćma. Dr Paweł Klonowski, okulista, ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego w ogóle, czym jest zaćma, jakie są pierwsze symptomy, kto jest najbardziej narażony na zaćmę. Zaćma jest jedną z najczęstszych chorób okulistycznych, operacyjnych chorób okulistycznych. Czym jest zaćma? Zaćma jest w pewnym sensie takim procesem fizjologicznym, dlatego że już w 40-45 roku życia zaczyna nasza soczewka twardnieć i zaczynamy mieć problemy z czytaniem z bliskiej odległości, zaczynamy nosić okulary. Czyli później, to jest taki pierwszy symptom? Może to nie jest taki symptom już zaćmy, ale to jest pewien symptom starzenia się naszej soczewki. Później w wieku 50-60 lat ta soczewka zaczyna gęstnieć i zaczynamy mieć pierwsze problemy z widzeniem. Pojawia się na przykład problem z nocną jazdą samochodem. Samochody oświetlają nas z naprzeciwka i zaczynamy widzieć pewne rozproszenie. Mamy trudności z jazdą samochodem. Problem z czytaniem na przykład paska na telewizorze, z telegazetą. To są takie pierwsze symptomy. Idziemy do okulisty, idziemy do optyka, zaczynamy zmieniać okulary. Pierwsze, drugie, trzecie nic nie pomagają. I to są właśnie taki symptom, samodiagnoza, że coś z naszą soczewką zaczyna się dziać. Czy są pewne czynniki ryzyka, jeżeli chodzi o zaćmę? Czy to są jakieś czynniki takie środowiskowe, czy może genetyczne, te biologiczne? Jak to wygląda? To znaczy, na pewno czynnik genetyczny jest czynnikiem predysponującym i około 20-30% pacjentów chorujących na zaćmę ma w wywiadzie, że mama, babcia, dziadek operowani byli z powodu zaćmy już. Natomiast niestety nasze środowisko jest coraz bardziej skażone. Jemy coraz gorszej jakości produkty, które zawierają konserwanty, które zawierają substancje, które niestety w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju zaćmy już w wcześniejszych latach. I tak coraz częściej operujemy niestety pacjentów w wieku 40 lat, u których właściwie nie powinno być zaćmy. Nie ma w wywiadzie, że rodzina była już operowana z powodu zaćmy. My w temacie tak, zaćmy jeszcze zostaniemy. Teraz krótka przerwa na również tematy ważne, społeczne, dotyczące koronawirusa, a my z panem doktorem jeszcze widzimy się z państwem po tej przerwie. Oczywiście. A my powracamy z tematem zaćmy. Ze mną wciąż pan doktor Paweł Klonowski, okulista. Kontynuujemy temat zaćmy. Teraz myślę, że ważne jest to, by powiedzieć, jak leczyć zaćmę. To również, jeżeli chodzi o zakres leczenia, postęp idzie wraz z postępem techniki, możliwości. Jak to wygląda, jakie są szanse na widzenie dla osób, które chorują na zaćmę? To znaczy, jako takiej profilaktyki zaćmy, oprócz zdrowego życia, to tak naprawdę nie ma. Jest to pewien proces fizjologiczny, który dotyczy praktycznie rzecz biorąc większości nas. A można opóźnić? Na przykład Nie za bardzo. Nie za bardzo można opóźnić. Jak już zacznie się ten proces, to on trwa i kontynuuje się i w związku z tym doprowadza do pogorszenia ostrości widzenia. I jedyne leczenie, jakie jest, to jest leczenie operacyjne, czyli usunięcie naturalnej soczewki i wszczepienie w to miejsce sztucznej, przezroczystej soczewki. To tak brzmi dosyć skomplikowanie i groźnie wręcz można by było powiedzieć. Jak to w praktyce wygląda, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tego typu operacji na oku? To znaczy, jest to bardzo skomplikowana operacja, technologicznie tak naprawdę. Natomiast w przeciągu tych lat, kiedy ona jest wykonywana już na świecie, w tej chwili to jest najczęściej wykonywana operacja na świecie dotycząca człowieka, wykonuje się parę milionów operacji rocznie. W tej chwili ta operacja, jak pewnie pani zauważyła, mówi się, czy miałeś już zabieg usunięcia zaćmy. Stała się już zabiegiem, to znaczy technologicznie jest już tak zaawansowana, że tak naprawdę pacjent na stole operacyjnym tak zwanym przebywa do 10, góra 15 minut. Przy dobrze wykonanej operacji zaćmy jest to operacja, która przebiega dosyć szybko i rekonwalescencja jest bardzo krótka tak naprawdę. Dotyczy głównie stosowania kropli w okresie pooperacyjnym. I to budzi ogromną nadzieję, ale warto dbać o zdrowie cały czas, a jeżeli już czujemy, że coś jest nie tak z naszym wzrokiem, warto udać się do specjalisty. O tych wszystkich bardzo cennych informacjach mówił pan doktor Paweł Klonowski, okulista. Serdecznie panie doktorze dziękuję.